Siemka, get ready with me. Robimy sobie razem make-up i się razem ubierzemy. Okej, krem jest wyblendowany teraz. Popsikam sobie tą mgiełkę od Mario. Uwielbiam. Okej, lecimy z lip balm od Ritualsa. Uwielbiam go. Okej, zaczniemy sobie od tej bazy. Ona tak rozświetla ładnie twarz. Jest od Charlotte Tilbury. Blendujemy. Wygląda to tak. Zrobię sobie teraz szybko brwi tą kredką i zaraz to wrócę. Brwi już są zrobione. Teraz podkreślimy je korektorem z e.l.f. i damy trochę też pod oczy. Dobra, nakładam sobie na rękę i biorę taki pędzelek i po prostu podkreślam te brwi w taki sposób. Wygląda to tak i teraz to będę musiała rozblendować tym pędzelkiem. Dobra, teraz lecimy z tym bronzerem i zrobię takie kropki i wam pokażę, jak to wygląda. To jest zawsze takie upaćkane. Patrzcie. Jak kaka. Zawsze to jest takie upaćkane. Serio. Dobra, trochę tutaj. Ja w ogóle powiem tak, mój ulubiony krok, jeżeli chodzi o make-up, to jest po prostu bronzer. Ja muszę mieć strasznie dużo bronzera. Uwielbiam. Nie mogę znaleźć kąbeczki, więc będziemy blendować. Typ. I dołożymy sobie jeszcze troszeczkę tutaj. I tutaj. Dobra, lecimy teraz z korektorem. I damy go sobie tutaj. I tutaj. Gdzie jeszcze mogę dać? Tutaj. Tak. Dobra, słuchajcie, mój trik jest taki, że lubię, jak to trochę wysycha i później to blenduje i po prostu ładniej wygląda, więc poczekamy chwilkę. Dobra, teraz będziemy blendować, tylko muszę znaleźć gąbkę, więc dajcie mi 5 minut. Poskupiłam. Dobra, znalazłam. I blendujemy. W ogóle zastanawiam się, bo miałam jakieś czerwone włosy. Mój naturalny kolor to jest taki ciemny, brązowy. I zastanawiam się, czy nie wrócić do swojego koloru, jak myślicie. Czy wrócić? Czy zostać w tym? Piszcie w komentarzach, bo jestem strasznie ciekawa, co wy myślicie. Mi na przykład strasznie brakuje moich ciemnych włosów. Ja uwielbiam ciemne włosy i nie wiem, co mi się stało w ogóle, ale chciałam sobie zrobić takie jaśniejsze, właśnie taki blond. I teraz chcę trochę wrócić do swojego koloru, ale nie wiem, czy wracać, czy zostać jeszcze troszeczkę w tych. Więc piszcie w komentarzach, co myślicie. Dobra, teraz jest to wszystko rozblendowane. Damy sobie trochę pudru Huda Beauty. Najlepszy puder, jaki istnieje. On tak pachnie ładnie w ogóle. Piękny jest. Dobra, teraz sobie dam trochę pudru Huda Beauty. Uwielbiam go, jest naprawdę super. I muszę wam powiedzieć, że jak zaczęłam robić sobie makijaż, to zaczęłam od tego pudru. I serio, nie zamieniłabym go na żaden inny, bo jest on naprawdę super i on ma taki efekt, jakbyście normalnie mieli Photoshop na buzi, jakby in real life. Dobra, musimy zostawić to trochę na buzi, tak z 5 minut może, 6-5. I zrobimy sobie teraz usta i tak. Dobra, musimy sobie zmatować trochę usta. W ogóle tak gorąco, to jest jakiś hit. Ja nie mam powietrza w ogóle w pokoju. Dobra, lecimy z tą kredką.
Nie mam w ogóle. Ja zamówiłam kredki, te kredki, bo mam chyba 12 takich. Nie wiem, co to jest za firma, nie mam pojęcia, ale to są jedne z najlepszych, które próbowałam. I ten odcień mi się strasznie podoba, więc użyjmy tego. Usta wyglądają tak. Dobra, teraz buter musimy... Jezu, ja nie wiem. Dobra, nieważne. Polecimy sobie teraz trochę z różem. Tylko używam różu pomarańczowego. Wiem, dziwne, ale wygląda świetnie. Serio polecam, bo jest naprawdę super. Dobra, nakładamy go sobie trochę. Widzicie to? Dobra, teraz lecimy z highlighter, czyli rozświetlacz. Zara Beauty, jeden z moich ulubionych. Niedawno go w ogóle kupiłam. I świetnie się sprawdza i wygląda po prostu bosko. Troszeczkę tutaj. Tutaj. Wygląda tak. I jeszcze popsikamy sobie utrwalacz makijażu Charlotte Tilbury. O nie, dopiero teraz zajrzałam, że ja w środku w ogóle już tak, patrzcie ile ja mam tego. Dobra, może jeszcze coś wyciśniemy z tej butelki, czekajcie. O, wycisnęliśmy dużo! Dobra kochani, to jest finalny look, tak wygląda i prezentuje się makijaż. Mam nadzieję, że wam się podoba. Ja jestem zadowolona z siebie, naprawdę. Dobra, idę się szybko ubrać teraz. Włosy chyba tak zostawię, nie będę prostować ani kręcić, bo raczej wygląda to ok. Idę się szybko ubrać, wrócę do was i pokażę wam mój outfit. Tak wygląda outfit. Nie jest on jakiś super ekstra, ale jest on wygodny i czuję się w nim komfortowo, więc lecimy tak dzisiaj. Mam nadzieję, że Get Ready With Me wam się dzisiaj spodobało i do zobaczenia.